Siemanko. Idę tyłem, żeby Patrycji było łatwiej iść przodem. To znaczy, że przyszłość jest za moimi plecami. To znaczy, że przed wami pierwszy odcinek z Targów CES. Wiem sobie żelki. Tam porno jest. What is this? Nie widać dziury. To ma takie wielkie naturalnie? Cześć wszystkim. Zrobiliśmy taki fajny oto długopis. Daliśmy dookoła 3 kamery i dużo sensorów do środka, dzięki czemu jesteśmy w stanie od razu stworzyć cyfrową kopię, czegokolwiek tylko napiszesz właśnie na sticky note'cie czy w jakimkolwiek zeszycie i wszystko potem kończy w aplikacji. Możesz rysować, pisać cokolwiek i dopiero potem, jak już stworzymy cyfrową kopię, jesteśmy w stanie przeprowadzić na pismo komputerowe. To jest wasza aplikacja? Czy... Tak, nasza własna, ale potem planujemy różne integracje właśnie z GoodNotes'ami i tego typu aplikacjami. I jaki jest pierwotny cel tego urządzenia? Używanie tego niezależnie od powierzchni i to jest to, co wyróżnia to od naszych różnych konkurentów. Póki co supportujemy tylko język angielski. Planujemy również wprowadzić język polski i różne inne. Jesteśmy na etapie preorderów. Będziemy shipować w listopadzie i będziemy zacząć produkcję na lato. A jak to się stało, że ty zaangażowałeś się w projekt, który nie jest do końca polskim projektem, prawda? Tak, no przeprowadziłem się na studia do Holandii i szukałem pracy. I tę pracę znalazłem, więc w sumie jestem związany z tym długopisem od całego początku, czyli już półtora roku. No i teraz skończyliśmy tutaj i jesteśmy całkiem blisko właśnie wypuszczenia na rynek. Super, wielkie dzięki. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Panowie się ekscytują, bo to jest elektryczny motocykl i ma dziurę z tyłu w kole. To nie jest z boku, musisz pokazać, bo tak to nie widać dziury. No weź tutaj obok pana się, to jest dziura w kole. O, 25 minut do pełna się ładuje. Jest super szybki. I pan jest z Helsinek, więc oni mają taką szajbę trochę, że musi być wszystko szybkie, żeby doprowadziło ich szybko do sauny. Ale nie wiem, czy on jest dobry do sauny, bo jest czarny, więc się szybko nagrzewa. Bardzo spoko motocykl elektryczny. This is 45,000 US. Thank you so much. Thank you. O, patrz, pan nie jeździ na rolkach. Hey. I feel like a movie star. I stopped the camera. You know, I've been dreaming of this for like 12 years. I'm French, but I've been working on my English because I knew that someday I would come to such a place. And your English is not French at all. Yeah, thank you, man. This is thanks great. To like watching over and over again The Office. Best series in the world. To są rolki elektryczne, a ten Francuz został inżynierem specjalnie po to, żeby wymyślić te rolki elektryczne, a mi powiedział, że on zrobił te rolki elektryczne po to, żeby sprawić, żebyśmy wszyscy znowu zaczęli jeździć na rolkach. Zapytałem go, żeby co, wszyscy ludzie byli tacy leniwi, że nie mogą normalnie na rolkach? On mówi nie, bo możesz jeszcze dalej dzięki takiemu silnikowi w rolkach, a poza tym jak nie potrzebujesz silnika, to możesz odłączyć te przewody, bo... To wszystko jest tak, że baterie masz na plecach. They used to have the battery here. See how heavy it is. I ta bateria 20 mil ci pozwala przejechać, no to sobie pomnożymy razy ileś tam, żeby były kilometry. I z prędkością 20 mil też na godzinę pozwala jechać. Pilot jest taki jak od deski elektrycznej. Ten silnik w kole, w rolkach, zauważcie, że te kółka muszą być trochę większe. Może być albo z tyłu, albo w środku. To nie ma chyba większego znaczenia, on twierdzi, że jak jest w środku, to jest najlepiej. Bo wtedy się nie czuje w ogóle, że to jest rolka elektryczna. Co miałem powiedzieć o tych rolkach jeszcze? No, że on twierdzi, że są super. A ja to nie wiem, bo nie próbowałem. Ale bardzo ma dużo energii ten człowiek. Ja mam dużo mniej z tego, co zauważam tak w retrospektywie, znaczy patrząc w głąb siebie, na tyle, na ile potrafię. Teraz pan przymierza też rolki. To może ja bym nie chciał jednak przymierzać tych rolek, bo dużo ludzi, dużo skarpet. Niby na kręglach też jest dużo ludzi, dużo skarpet, ale oni to dezynfekują, a tutaj... Chodźmy stąd. Jakby ja mu wierzę na słowo, że te rolki są dobre. Ten wózek, a tam są panie w panterce, ten wózek, on jeździ sam. No i bez sensu, że jeździ sam, no bo dlaczego miałby jeździć sam, jak to dla ludzi jest wózek, nie? To człowiek może sterować takim wózkiem. Ale okazuje się, że człowiek, znaczy to nie jest to, że się okazuje, wiemy to od dawna, że człowiek jest leniwy, również taki, który porusza się na wózku, a tak naprawdę nie zawsze wie, gdzie jedzie. Tak jest w życiu, nie wiemy, gdzie zmierzamy. Więc jeżeli na lotnisku nie wiemy, gdzie zmierzamy, to wystarczy, że taki wózek ktoś nam podstawi, i ten wózek wie dokładnie, gdzie jest gate numer 10. I wtedy osoba wsiada na ten wózek, wciska na tym ekranie, no i proszę bardzo, wózek mówi, słuchaj, za 5 minut będziemy dokładnie tam, gdzie ja cię zawiozę i nie martw się niczym, możesz teraz patrzeć na tych biedaków, którzy poruszają się o własnych siłach. Mam nadzieję, że to była świetna recenzja tego wózka. Tu, gdzie jest ta kolejka, jak widzicie, to drukują brwi. Pomyślelibyście, że tu, gdzie jest największa kolejka, to jest kolejka do tego, żeby sobie brwi wydrukować? Tutaj szminka jakaś. Może drukują też usta? Nie wiadomo. O, pan sobie drukuje teraz brwi, patrz. Jezu, on już ma tak zadrukowane, że on ma takie wielkie naturalnie? Jakie on ma wielkie brwi? Chyba już sobie nadrukował kilka warstw dzisiaj. No teraz już się nie dziwię, że jest taka kolejka. Wszyscy chcą mieć takie brwi. Znaczy ja bym nie chciał mieć takich, ja i tak mam duże. Obciąłem sobie.
ale specjalnie, ogoliłem, no. Ale gdybym sobie nie golił, to może miał takie. Ale se podrukował facet, co? On teraz rękę sobie będzie drukował. Patrycja jest nisko, ja wam to pokażę. Patrzcie, jak ona biedna tam, nawet nie widać jej, nie? Jakaś Chinka ją zasłania. O, drukuje ten facet sobie coś? Bo ja tu nic nie widzę stąd. A jestem wysoki w miarę. Facet się denerwuje? Czy oni sobie selfie robią teraz, czy o co chodzi to? Wydaje mi się, że pan dokonuje analizy twarzy i na podstawie tego dobiera prawidłowy kształt brwi tej pani. Ale tej pani żadne brwi nie pasują, czy jakby wybrała sobie złe? A to jest taki specjalny gimbal do szminki. I to jest dla osób, którym się ręce trzęsą albo z innego powodu nie potrafią sobie dobrze pomalować ust. I teraz jak pan ruszy ręką tak, jak się nie powinno ruszać, czyli to jest ruch nieprzewidziany, to szminka na to nie zareaguje, ona jest niewzruszona, bo ona w tym samym miejscu jest, gdzie była. I teraz jak pan do przodu ruszy, to ona też jest niewzruszona i do tyłu. No gimbal do szminki po prostu. Są ludzie, którzy to potrzebują, nie należy się z nich śmiać, bardzo dobrze, że coś takiego powstało. Niestety nadal nie mogą sobie tego kupić, ale kiedyś będą mogli. Robię trik teraz. Udało się. Withings to jest taka firma, której miałem zegarek, znaczy mam nadal, ale teraz testuję bardzo długoterminowo Apple Watcha, który udaje, że ja jestem tym zdobywcą gór, szlaków i oceanów. A Withings robi bardzo fajne rzeczy, które dbają o zdrowie właściciela i kontynuacją tej tradycji jest kibel. Pan siedzi obok kibla tam, a pani klęczy przed nim, ale pan siedzi, więc w sumie jak ona klęczy, nie wiadomo kto jest czyim poddanym tutaj. Ale kibel jest centrum tego wszystkiego. I teraz na czym to wszystko polega? No można opaską badać swoje zdrowie, ale można też taką wkładką na toaletę. I to nie jest tak, że Withings produkuje kible, tylko Withings produkuje tę wkładkę, która może skanować wasz mocz. Normalnie ludzie siedzący przy toalecie mają ze sobą dobrą imprezę. A pan po prostu siedzi. No, chyba szczęśliwy dość jest z tego powodu. To coś, co jest w waszej muszli, może wam zasugerować, jak macie się zachowywać. Czy powinniście na przykład więcej ćwiczyć? Czy może powinniście zmienić dietę? Czy powinniście się zgłosić do lekarza na przykład? Ja uważam, że to jest super. Wiem, że możecie teraz się zdziwić, że ja mówię, że to jest super, ale moim zdaniem to jest super. Przysikasz na coś i zapominasz o temacie. Jak coś jest nie tak w swoim siku, to ci daje znać. A jak nie, to idziesz dalej i zajmujesz się swoim życiem. It will be sold at 499 euros and then you will have a monthly subscription at 29 euros. I teraz, żeby potwierdzić na 100%, to tam jest napisane urinę. Urinę to jest po francusku mocz. Stoję tutaj, jem sobie żelki. Kwiaty spadają z japońskiej wiśni kwitnącej. Tam porno jest. Znaczy, nie, że dosłownie jest porno. To jest po prostu taki konwent pornograficzny. Ale my tam nie idziemy. My idziemy tam. Lenovo Meeting Rooms, żeby zobaczyć nowości od Lenovo. Lenovo kojarzy nam się po Berlinie, głównie z tym laptopo-tabletem, który się rozkładało i miał jeden wielki ekran. No więc w tym przypadku ten ekran został podzielony. Nowa Yoga składa się z dwóch ekranów. Oprócz tych dwóch ekranów, które można na podstawce ułożyć w ten sposób albo w ten sposób, to oczywiście chodzi o to, żeby tu był multitasking, że tutaj możecie robić coś, tu możecie robić coś i tak dalej, ale to chyba nie jest najważniejsze. Ważne jest to, że to jest super lekkie i super małe. I że w zestawie macie praktycznie wszystko. Macie rysik w zestawie, etui dla klawiatury i po wyciągnięciu tego rysika, nawet tak naprawdę nie trzeba go wyciągać, można też ustawić to w ten sposób, ale jeżeli chcecie mieć klawiaturę w innym miejscu, to możecie ją odczepić. Można też odstawić taki numer, klawiaturę można przerzucić tutaj. Ja tutaj mogę sobie pisać oczywiście, ale mogę też przenieść to do góry i wtedy tutaj mam touchpad, ma przyciski. Tu jeszcze można sobie coś dorysować. Nie wiadomo o co chodzi za bardzo. Patrzcie, teraz zrobiłem sobie taką, trochę bez sensu, ale działa. Ale jest straszne. Nikt by nie chciał tego używać. To lepiej działa. I przy okazji macie jeszcze tutaj trochę ekranów i tutaj i w ogóle życie jest piękne. 2000 dolarów to kosztuje. Będzie kosztowało, kiedy będzie dostępne. I nie, nie ma tu 120-hercowego odświeżania. Tu są 60-hercowe dwa OLEDy. I jeżeli chodzi o inne parametry, to może wam je wyświetlimy, bo nie zapamiętałem ich. Zatrzymaliśmy się na tym pięknym parkingu, znaczy parking nie jest piękny, ale widoki są piękne, żeby opowiedzieć wam o partnerze tego odcinka. Biznes. Biznes potrzebuje wsparcia. Szczególnie biznes technologiczny potrzebuje do rozwoju różnych aplikacji. Od tworzenia stron internetowych przez e-commerce, CRM, punkty sprzedaży, zarządzanie projektami, księgowość, marketing, magazynowanie. Są różne firmy, które sprzedają różne takie aplikacje i jedna na tyle szalona, żeby zaoferować je wszystkie w pakiecie. Ta firma to Odoo. Ta firma jest również na tyle szalona, żeby sponsorować naszą relację z Vegas. Oraz na tyle szalona, żeby zaufać mi, żebym miał opowiedział wam o moich produktach. Co uczynię już w kolejnym odcinku.
zaczynając od darmowego kreatora stron internetowych. Siemanko, nie wiem czy mnie widać, mówię do Was zza telewizora. Byłem już w swoim życiu kiedyś w telewizorze, ale okazuje się, że bycie zza telewizorem daje właściwie to samo. Też jesteście jakby w środku, ale nie musicie pójść do telewizji. To jest najnowszy telewizor LG, przezroczysty. I to jest nowość na tych targach. Śmiesznie, co? The world thinnest. What is this? It is a voice recorder. Typ powiedział, że on ma tak super wrażliwe mikrofony, że jest w stanie nagrywać nawet jak schowacie tę kartę w portfelu. It can record 4 hours. The memory can record 1 week. We use it in a magnet to charge. Niestety kosztuje $130 mniej więcej. Znaczy na razie jest tylko dostępna w Tajwanie. On tutaj przyjechał poszukiwać partnerów, więc nie wiadomo. Thank you. Thank you. To jest połączenie dwóch rzeczy, czytnika e-booków oraz notatnika, smart notatnika. Jeżeli to ma być smart notatnik, no to musimy tutaj mieć możliwość robienia notatek jakieś. Nie umiem pisać, nic nie szkodzi. To, co sobie normalnie napisałem tutaj, mogę przenieść gdzieś, na przykład ten fragment. Przerzucam tutaj. Kuba pisze piękne rzeczy, nigdy. Jakieś bzdury. To urządzenie ma również mikrofon. Możecie nagrywać, jeżeli jesteście na wykładzie, coś, co tam ktoś gada bez sensu. Nie? Oprócz tego, że jest to notatnik, oczywiście jest to czytnik e-booków i mamy tutaj bibliotekę Alicję w Krainie Czarów i możemy sobie, ktoś już zaznaczył, nie wiem, co mu się tu podoba, ale tutaj zaznaczył, że to jest wow. Czytając, możecie sobie podkreślać to. Jest podkreślone. Będzie kosztowało 499 euro chyba. Nazywa się Smart Paper. Myślę, że tata by chętnie czegoś takiego poużywał. Albo student, czyli dla taty i dla studenta. Znaczy mój tata, bo myślę, że nie każdy tata. Jestem tutaj w pracy.